Manko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. A dzisiaj podsumowujemy sobie kolejny mecz Wisły Kraków. Mecz niestety przegrany 3-2, oczywiście z Jagiellonią Białystok. Po bramkach, przegraliśmy po bramkach niestety byłego zawodnika Wisły Kraków, czyli Jesusa Imaza. Był to niestety hat-trick, no troszkę nas upokorzył, no ale nie cieszył się z bramek, więc no, jakiś szacunek mu się należy. My u nas strzelali Brożek i Buksa. O ile to akurat nas cieszy, to trzeba chwalić, bo Buksa uderzył niesamowicie, Brożek jakby goni Kmiecika w klasyfikacji strzelców Wisły Kraków. Także no, to są jakieś pozytywy, myślę równy Buchalik, bo akurat do niego nie mam jakichś pretensji specjalnych. Także no, jego trzeba jakoś tam docenić i pochwalić. Co do reszty, no tu raczej dominuje przeciętność, rozczarowanie. Nie było tego błysku jak tydzień temu z LKS-em. To był błysk, to był wtedy błysk. Poczuliśmy, że kurczę, może jeszcze będzie dobrze w tym sezonie. No, może jeszcze będzie dobrze, ale po tym meczu mam pewne wątpliwości. Bo ten mecz nie był dobry. Nie był dobry i nie oszukujmy się, był słaby. Był słaby. I czas przemyśleć. Brawo dla Jagiellonii. Jagiellonia nie zagrała super meczu. Nie zagrała tak słabo jak my. Bo my, oni nie popełnili tyle błędów indywidualnych. Oni wykorzystywali Imaza, wykorzystali szybkość Kosztala. To po prostu im zadziałało. I po prostu zdobyli. My im te, słuchajcie, dwie bramki to my im podarowaliśmy w ogóle. Nasza defensywa to jest do przebudowy, moim zdaniem. Nie ma na siłę. Nie ma w ogóle, nie ma siły, żeby budować Janickiego, który raz zagra dobrze, raz zagra średnio, no i tak, taki jest Janicki, no. Klemens też, jego wyprowadzenie piłki nie jest świetne. Ja powiem dalej. Nie psuj. No, pierwsza bramka to jest w ogóle jego autorstwa. Przy drugiej też się nie zachował super. Słuchajcie, generalnie tak, przedstawię Wam te dwie bramki. Bo trzecia to po prostu poklepali nas, troszkę mieli szczęścia, że to akurat tak trafiło do pod nogi Imaza. I tyle. Ale pierwsze dwie bramki to jest po prostu kuriozum. Cyrkus, jakby powiedział Nenad Bielica, były trener Lecha Poznań. Po prostu skandaloza. Skandaloza, bo słuchajcie, pierwsza bramka to jest w ogóle bramka nie psuje. On próbował gdzieś tam rozgrywać z bramkarzem, no a w końcu się tak zaczął rozgrywać, że stracił piłkę. No i podanie do Imaza, tam pospieszył, poszedł ostro. No i podanie do Imaza, no i Imaz, no takie sytuacje po prostu kończy. Tak Boguski by coś takiego skończył, więc jakby tutaj łatwa sprawa. No i później druga bramka to jest w ogóle błąd defensywny. Błąd defensywny polegający na czym? Początkowo ludzie odpowiedni, czy tam był Silva, był tam paru jeszcze, nie podbiegli pod zawodnika, za wolno po prostu. No i on sobie rozegrał. Co prawda w pierwszej fazie akcji to się nie udało. Dopiero później ta piłka wróciła znowu. No i Imaz tam był w ogóle spóźniony, Sadlock tam leciał. Aż było widać, że po prostu Imaz to mógł sobie, nie wiem, jeszcze pompkę zrobić. I strzelił bez problemu bramkę. Niestety, tak się stało. Te dwie bramki niestety podarowaliśmy Jagiellonii. Przypuszczam, że i byłaby wtedy szansa realna, powiem, na remis. Gdyby się nie popełniali tylu błędów indywidualnych. A popełniliśmy ich w tych meczu po prostu za dużo. Mało też było. Mieliśmy parę sytuacji. Jedną czy dwie trzeba było wykorzystać więcej. No pewnie też ten wynik mógłby być ciekawszy. To jest piłka. Czasami zespoły słabsze wygrywają. Ale w tym przypadku po prostu było za dużo błędów indywidualnych, żeby ten mecz wygrać. I to po raz kolejny powtórzę. Gdyby były, ten błąd nie psuje, ja myślę, bo do pewnego momentu Wisła te 15 minut grała bardzo przyzwoicie, trzeba jasno sobie powiedzieć. Dopiero, i nawet tak no, podobne to było do LKS-a, do LKS-u. Ale później znowu stara padaka. To był bardzo podobny mecz jak ten w Szczecinie, gdzie niby nie było tak fatalnie, coś tam, coś powoli się, ale było widać, że jesteśmy drużyną słabszą. I w tym meczu, ten mecz niestety przegrywamy. Jest mi smutno z tego powodu, ale taka jest czasami piłka. Także mam nadzieję, że kolejne mecze Wisły Kraków będą po prostu lepsze.
Wszyscy mają taką nadzieję. Trzeba pracować, 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 aż w końcu coś się z tego urodzi. No Jagiellonia jest też dobrym zespołem, tak? Więc też nie dziwmy się, że jesteśmy od nich gorsi. Tu jest, myślę, że to jest zespół, który walczy o top 3, a na pewno to jest ich główny cel. Myślę, że to jest trudna sytuacja. Trudna sytuacja, by z takimi zespołami wygrywać. Trzeba po prostu grać dobrze. No ten mecz z LKS-em troszkę rozbudził nasze nadzieje i wydawało mi się, że może się udać coś wygrać tutaj, albo chociaż zdobyć jakiś punkt. No w tym Białymstoku też niedobrze nam się gra. Niedobrze nam się gra. Dostajemy tam zawsze, a jak wygrywamy, to jest rzadkość, zazwyczaj przegrywamy no tak właśnie jedną bramką. Jak ja to nagrywam dzień później, ale wy to widzicie pewnie w niedzielę, więc no zawsze tak przegrywamy. Zawsze tak przegrywamy. Nie wiem, smutno mi się taki materiał nagrywa. Myślałem, że to będzie taki materiał, w którym coś jednak... No, liczyłem się z tym, że możemy to spotkanie przegrać. Ale też tak sobie myślałem, kurczę, ale może jednak nie będzie tak źle. Może coś się z tego urodzi. Może będzie, po prostu będę mógł pochwalić tych zawodników. Ale nie. Nie, dzisiaj mogę pochwalić Brozia i Buksę. Buksę za fajne wejście i Brozia za to, że grał na swoim fajnym, optymalnym poziomie i to też trzeba cenić. To jest dwóch zawodników, których ja mogę pochwalić w tym spotkaniu. Dwóch. I to jest niestety druzgocąca prawda. Chyba nie będę przedłużał. Przejdźmy sobie po prostu do analizy zawodników, chociaż ta analiza nie będzie wesoła, nie będzie pozytywna, padnie parę gorzkich słów, oczywiście w sposób no, intelektualny i nie będę chciał tutaj przeklinać, nie bójcie się o to, także tutaj, no przechodzimy już do tej analizy. Dobrze, to przechodzimy sobie szybciutko do ocen. Michał Buchalik, plus 3, ponieważ on dużo złego nie zrobił, a parę razy gdzieś tam. Ja doceniam tę jego równą formę, bo do niego akurat przyczepić się nie mogę. Po prostu to, co ma, to broni. Tego, czego nie może obronić, to nie obroni. No prosta sprawa. Jakaś tam równa forma jest utrzymana, no ale dzisiaj no, nic nam... Dzisiaj, no, w piątek nam niczego nie wybronił. Dawid Niepsuj. Tutaj akurat słaby występ Dawida. I to jest... Oceniłem to na dwa. No, pierwsza jego bramka... Tak naprawdę jego autorstwa, bo tak trzeba sobie powiedzieć o tej pierwszej bramce Jagiellonii. Nie dawał tyle w ofensywie, ale przede wszystkim no, podarował bramkę Jagiellonii i za to, no i po prostu też tu emocjonalnie trochę podeszłem do tego, bo jak tak można grać nieodpowiedzialnie. Pewnej odpowiedzialności jest ten zawodnik. Myślałem, że ma, ale po tym meczu stwierdzam, że chyba tak nie do końca. Może uwierzył za bardzo w siebie, niech się obudzi, nie jest jakim, nie jest normalnie, nie wiem, za Nettim czy żadnym innym, tylko jest Dawidem Niepsujem i tyle. Janicki. Przeciętnie, nawet trochę gorzej niż przeciętnie, bo parę razy wychodziła po prostu. No, zawodnik nie grał jakoś fatalnie, no, ale on odpowiada za. No, zespół stracił 3 bramki, więc Janicki został oceniony przeze mnie na plus 2. Lukas Clemens. No, on gdzieś tam próbował czyścić, tylko wiecie, jak. Cała defensywa była tak naprawdę, więc ja go też nie mogę jakoś super ocenić, ale no, były takie momenty, kiedy pomagał, gdzieś tam w powietrzu faktycznie brylował, więc minus 3. Myślę, że tutaj nie muszę jakoś bardzo tłumaczyć. Maciek Sadlok też troszkę zjazd, jeśli chodzi o ten mecz w porównaniu z meczem z LKS-em. Ale jednak gdzieś w tych pierwszych minutach dużo dawał, wrzucał te piłki, gdzieś tam próbował. To były takie oczywiście próby nieudolne, ale gdzieś tam jest aktywny. Może to się nie do końca jeszcze przekłada na sytuację, ale no to jest takie minus 3 plus 2, no to dałem minus 3, ponieważ jakoś bardziej mi się podobał niż na przykład Janicki, ale, no ale też bez jakiegoś błysku. To wszystko takie było szarpane, bez jakiegoś takiego właśnie, bez jakiejś takiej specjalnej jakości. Wukan Sawicewicz. Bardzo rozczarowanie jak dla mnie. 3. Przeciętność. Po prostu przeciętność. Powinienem go ocenić jeszcze niżej. To takie powiem wam nawet
pod plus wadę, albo parę, tylko nie popełnia aż tak znacznego błędu. Brakowało mu w tych sytuacjach, bo miał sytuację w pierwszych minutach, tylko właśnie brakowało mu czego? Zdecydowania, uderzenia na bramkę. Było widać, że nie był dobrze dysponowany w tym spotkaniu. Dalej, Wojtkowski. Słuchajcie, i tu akurat go chyba pochwalę, bo on akurat nie był taki zły. Oceniłem go na minus 4, ponieważ podobał mi się Wojtkowski, tak osobiście mówiąc. Nie notował tyle strat. Był to też taki zawodnik, który potrafił zrobić jakąś sytuację, ta jedna sytuacja tak uderzył tak kąśliwie i to mogło zaskoczyć. I ogólnie jakoś nie denerwował mnie Wojtkowski. Nie robił tak dużo kółeczek jak zawsze, także jak najbardziej na plus. Akurat jego mogę w jakiś sposób pochwalić. Boguskiego nie za bardzo, taki niewidoczny, dałem mu minus 3, ale taki niewidoczny Boguski, tak, który gdzieś tam może jeszcze na początku gdzieś tam był, ale jakoś nie rzucał mi się w oczy tak, żeby go tutaj pochwalić, także ani jakoś źle, ani jakoś dobrze, no po prostu przeciętnie. Silva. Słabo. 2. Troszkę ostro, bo to takie bardziej na plus 2 było. Ale wydaje mi się, że jednak dużo strat, to co było jego wizytówką w poprzednich meczach, to tutaj niestety to nie zagrało. Bardzo, bardzo mało dawał w ofensywie. Dużo błędów indywidualnych, takich różnych przerzutów i takich, no też no, tracił te piłki. Też no, to, no, brakowało ofensywnego tutaj. Defensywnie też błąd przy tej drugiej bramce Jagiellonii, także no, to też źle funkcjonowało. Dobrze, i dalej. Kuba Błaszczykowski. 3. To jest surowa ocena. To jest surowa ocena z uwagi na to, że od Kuby wymagam troszkę więcej. Ja wiem, że Kuba jeszcze musi złapać ten rytm, musi, wiecie, bo to... Ale wydaje mi się, że Kubie po prostu nie dawał tyle, ile wszyscy by od niego oczekiwali. A my oczekujemy od niego troszkę więcej. Oczywiście było widać w pewnych momentach to, że potrafił ośmieszyć obrońcę, potrafił zrobić różnicę, ale to było za mało. To nic nie przełożyło się. Dlaczego 3? No bo przeciętnie po prostu. Kubę stać na lepszą grę. Myślę, że pewnie gdyby to nie był Kuba Błaszczykowski, no to oceniłbym go tak na plus 3. Plus 3 myślę, tak? Troszkę chyba. Ale jest to Kuba Błaszczykowski, więc dostaje ocenę dostateczną. Także tak go tutaj oceniam. Paweł Brożek za to dostaje 4, bo on zagrał na swoim poziomie, tak? Gdzieś te piłki starał się zgrywać, strzelił bramkę, to też podwyższa jego ocenę. No i przede wszystkim no, grał na tym samym poziomie. On akurat tego zjazdu nie zanotował. Grał po prostu gdzieś na tym poziomie, co z UKS-em, no tylko problem był taki, że on tych podań po prostu nie dostawał. No zmarnował jedną sytuację. Bardzo dobrze. Nie wiem, jak on tego nie trafił. To było przy stanie jeszcze 3-1. No i tak jakby tak teraz popatrzeć, no to mógł być ten remis, tak? Gdyby on to strzelił, bo różnie mogłoby się potoczyć też, wiecie, jedna bramka czasami już tak trochę ta Wisła zaczęła grać lepiej, gdy strzeliła tą bramkę, no ale to po prostu było za mało. Wszedł Buksa, Olek Buksa, który strzelił bramkę. Wszedł na 15 minut i strzelił bramkę naprawdę pięknej urody. Jeśli nie widzieliście, to zobaczcie sobie, bo to naprawdę gość ma 16 lat i to jest najmłodszy strzelec Wisły Kraków. To jest historia. On w tym momencie przechodzi do historii nie dlatego, że wystąpił w tym meczu w tej chwili, jak było wcześniej, tylko dlatego, że strzelił bramkę. I to już jest coś. To już jest coś, co na pewno jest z tego dumny. Na pewno jest z tego dumny i cóż, no brawo, brawo dla niego. Jestem bardzo, akurat z niego byłem bardzo, bardzo zadowolony. Wielkie brawa. Dawać więcej szans takim chłopakom, bo widać, że to jest jakaś przyszłość. Na nim można po pierwsze, może troszkę bramek nastrzelać i można zrobić na troszkę kasiorki. Także to też są jakieś pozytywy, więc ja nie wiem, czy jakby Stolar więcej stawiał właśnie na Buksika, jak on takie rzeczy potrafi. Czuka 30 minut dostał, więcej niż Buksa, a nic po prostu nie pokazał, więc na razie spore rozczarowanie jego transferem. Niektórzy mówią, dajcie mu czas, on się musi naszej ekstraklasy nauczyć. Ale coś ten czas długo trwa, bo on dostaje naprawdę dużo minut. On dostał, słuchajcie, gdzieś koło 60 minut z ŁKS-em. Z Pogonią dostał też koło 20. Też koło pół godziny dostał. Czyli tu już macie, słuchajcie, już macie jeden mecz. Później dostał jeszcze z Górnikiem 20 minut, czyli godzina 20.
Jaka godzina 20? Godzina 40, nie? Także tutaj dużo czasu dostał, a mimo wszystko no, nie przekłada się. No, widać, że ma to odejście, ma tą technikę, tylko to jest takie bezproduktywne, tak? I to jest duży problem Czuki. No i Czuka niestety słabo. Drzazga, zero, nic, nie widziałem go po prostu. Jak wszedł i tak no, nic nie pokazał takiego, że ja nie wiem, padł na kolana albo coś w ten deseń. No niestety, no słabo. No i podsumowanie po tym meczu. Słuchajcie, generalnie no nie ma zbyt wiele pozytywów, jak sami widzicie po moim też humorze, że raczej wolałbym tutaj uśmiechać się, prawda, machać wam, jest fajnie, ale nie jest fajnie. Ten mecz naprawdę no, pokazał jedną rzecz, że gdzieś czegoś nam brakuje, że nie mamy też takiej regularności, tak? To co ma Jagiellonia, bo Jagiellonia punktuje, Jagiellonia nie musi się bać o kolejne spotkanie, bo nawet jak ono je przegra, to jest to zespół, który potrafi, po prostu ma większe możliwości kadrowe niż my. Też się nie dziwmy, że my tu przegraliśmy ten mecz, tylko no nie wiem co wam powiedzieć, no, nawet nie mam, wiecie, dla niektórych zawodników to ja nie mam wytłumaczenia, dlaczego on tak zagrał, a nie inaczej, no. No ale taka jest piłka, no. No smutno mi jest, no znowu widzę minus, nas będą szkalować, że słabi jesteśmy. No nie wiem, no słuchajcie, no nie wiem jak ich obronić nawet. No patrzyłem słuchajcie trzy razy na te skróty, nawet obejrzałem sobie pierwszą połowę jeszcze tego spotkania. No gdzieś szukałem tych pozytywów, no ale tych pozytywów po prostu nie ma. Pozytywem jest Buksa, pozytywem jest Broziu, pozytywem może jest Wojtkowski. To są pozytywy. A negatywów jest cała masa. I to jest problem. Ja bym w ogóle tak, zamiast Niepcuja dał Bur Ligę, bo Bury to jest Bury, i dałbym Wasyla. Bo jednak powiem wam, że Wasyla to jakoś bardziej cenię niż tego Janickiego, więc go bym bardziej po prostu widział w zespole. No tak to widzę, słuchajcie, tak to widzę, inaczej nie będzie. Trzeba coś zmienić, bo widać, że coś w tej obronie, tutaj wiesz, zespół buduje się od obrony, a tutaj obrona grała po prostu fatalnie, nawet nie ofensywnie, nie było źle, bo jakieś tam sytuacje mieliśmy, ale brakło przede wszystkim defensywy. No i tak trzeba zmienić, ale co zrobi Maciej Stolarczyk, to się dopiero dowiemy, co się stanie, co nastąpi. Że tak powiem. Także dziękuję wam bardzo za uwagę. No, smutny dzisiaj materiał. Ja też nie mam, tak szczerze zastanawiałem się, czy to nagrywać dzisiaj, może jutro. A już mówię, nagram. No bo, no co zrobimy? No przegrany meczyk. Boli to niesamowicie, uwierzcie, że boli, ale musimy się z tym po prostu pogodzić. Także dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Piona!